W imieniu dyrektora studium pani Adrianny Gębory chciałabym serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na uroczystym otwarciu prywatnego medycznego studium zawodowego dla dorosłych w Kamiennej Górze. Witamy serdecznie panią Iwonę Krawczyk, radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Panią Ewę Hacębę, starostę powiatu kamiennogórskiego. Członkinią zarządu starostwa powiatu kamiennogórskiego panią Bożenę Kończak. Przede wszystkim pragniemy powitać panią Wiolettę Jakobszę i panią Magdalenę Krawiec, właścicieli prywatnego medycznego oraz pana Krzysztofa Świątka, burmistrza miasta Kamienna Góra. Panią Marionę Jaciuk, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, dzięki którym ta szkoła nasza funkcjonuje w Kamiennej Górze przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Ale najważniejszymi uczestnikami dzisiejszego spotkania są nasi słuchacze oraz ich wykładowcy. Pragniemy serdecznie wszystkich Państwa powitać. Dlaczego razem? Dlatego, że razem wymyśliłyśmy z panią Wiolą, że otworzymy tutaj nowe kierunki kształcenia, że damy możliwość młodzieży, i nie tylko młodzieży, jak widać, aby kształcić się w innych zawodach. A znamy się już od 10 lat. Ja u pani Jakobsze w szkole zdobywałam kwalifikacje jako terapeuta zazięgnięciowy, mam kwalifikacje jako nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i to wszystko jeszcze jednocześnie kwalifikacje do bycia dyrektorem. To wszystko robiłam w szkole prywatnej u pani Wioli Jakobsze i trudno to, że tak powiem, nam się rodziło, ale mam nadzieję, że jeszcze się rozwinie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Witam serdecznie Państwa i jest mi miło, że mogę dzisiaj powitać w nowo otworzonym profilu szkoły, który będzie miał miejsce, swoją siedzibę właśnie w szkole średniej, którą zarządza powiat. Ja chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować pani dyrektor za determinację i za taką siłę woli, żeby tą szkołę otworzyć 1 września. I pogratulować argumentów, które przekonały panią Wiolettę, żeby otworzyć ją właśnie w Kamiennej Górze. Bo nikt do tej pory nie powiedział, że pani Wioletta miała dwie propozycje. Kamienną Górę i inną miejscowość. I nie wiem, czy urok osobisty pani dyrektor, czy determinacja w przekonywaniu i argumenty, które złożyła na szali dla pani Wioletty, że ona została utworzona właśnie w Kamiennej Górze. Trzy nowe zawody, które będą mogły być przekazywane wszystkim uczestnikom tego studium właśnie tutaj. To jest otworzenie nowego wachlarza edukacyjnego nie tylko dla naszej młodzieży kamiennogórskiego powiatu, ale również z ościennych powiatów, a nawet może i województw, bo takie ewentualne pytania również były. Mogę tylko się cieszyć, że Kamienna Góra nie tylko będzie stała szkolnictwem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, ale również i prawie, że przedproże szkolnictwa wyższego zawodowego. Jeszcze raz gratuluję pani dyrektor. Gratuluję pani Wioli za... Mam nadzieję, że nie pomyliła w decyzji o otworzeniu studium właśnie w Kamiennej Górze. Gratuluję wszystkim, życzę owocnych lekcji i w przyszłości mam nadzieję, że zawód, który otrzymacie, będzie dawał wam wiele satysfakcji. Dziękuję jeszcze raz. Witam wszystkich serdecznie. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o kimś, kogo tu nie ma. Jest wśród mieszkańców powiatu kamiennogórskiego jeszcze jedna osoba, której zawdzięczamy utworzenie tutaj szkoły. To jest pani prezes Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji, pani Elżbieta Wolny. To ona od roku sygnalizowała, to ona spotykała się również ze mną jako członkiem Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, sugerując te potrzeby. Chciałabym przy okazji, dziękując pani dyrektor, dziękując pani Wioli, dziękując wszystkim zaangażowanym, podziękować również jej.
wszystkie tego typu sygnały proszę zobaczyć chociażby poprzez sam fakt utworzenia tych trzech kierunków. Bierzemy bardzo serio, dbamy o to, żeby nasz powiat kamiennogórski mógł na zewnątrz funkcjonować jako ten, który dostrzega potrzeby. A my wiemy doskonale, że potrzeby osób starszych, potrzeby osób chorych to są te, które za chwileczkę zdominują potrzeby wszystkich mieszkańców. Życzę wszystkich wspaniałych chwil, życzę wykładowcom, aby przekazywana wiedza znalazła odzwierciedlenie w umiejętnościach wszystkich tutaj zgromadzonych. Cieszę się bardzo. Wiem, że od lutego rusza kolejny kierunek technikum farmaceuta. Wiem również i staramy się ze wszystkich sił i prosimy jeszcze raz tutaj panią Wiolę, aby to pielęgniarstwo, na które tak bardzo liczymy, stało się również tym elementem, który zdominuje szkolnictwo ponad szkolnictwo średnie, zawodowe i pielęgniarstwo to oczywiście na poziomie szkoły wyższej. Także zachęcam ze swojej strony, deklaruję wsparcie, pomoc również pana burmistrza i pani starosty, bo wcześniej rozmawialiśmy i cieszę się bardzo, że w murach tej szkoły mamy kolejne tak zdecydowane na tak dla edukacji, bo społeczeństwo może być znaczące w momencie, kiedy jest wyedukowane, a my takim jesteśmy. Gratuluję wszystkim bardzo serdecznie i samych dużych osiągnięć i nie zmarnujcie tego stuprocentowej zdawalności. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Szanowni Państwo, już krótko, bo wszystko zostało powiedziane. Chciałbym rzeczywiście złożyć gratulacje pomysłodawcom za pomysł, bo uważam, że świetny, że słuchaczom, którzy postanowili skorzystać, bo myślę, że to jest duża szansa. Dzisiaj Państwo już mówili pomoc osobom starszym, starzejącym się, ale też i ratownictwo medyczne. Myśmy mieście też już pierwszy krok poczynili w tym kierunku. Ja myślę, że to są dobre pomysły na życie w przyszłości, bo myślę, że absolwenci tego typu szkół to miejsca pracy znajdą, a będą również pomagać szerokiej rzeszy społeczeństwa. Także jeszcze raz gratuluję udanego sukcesu i życzę, aby było jak najlepiej. I powtórzę za panią radną wojewódzką. Tak, myślę, że wspólnie i powiat, i miasto będzie wspomagać waszą szkołę i deklaruję wolę współpracy. Dziękuję bardzo. Moment na uroczyste ślubowanie naszych słuchaczy. Chciałabym, żebyście za mnie powtarzali. Powstańmy. Proszę za mną powtarzać. Ślubujemy zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętność pracy dla dobra człowieka. Dbać o godność słuchacza. Dbać o godność słuchacza oraz dobre imię szkoły. Oraz dobre imię szkoły. Darzyć szacunkiem wykładowców. Darzyć szacunkiem wykładowców. Dbać o dobro pacjentów. Dbać o dobro pacjentów. Oraz przestrzegać ich praw. Oraz przestrzegać ich praw. Zachować tajemnicę zawodową. Zachować tajemnicę zawodową. I przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego. I przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego. Oraz przepisów obowiązujących w prywatnym medycznym studium zawodowym dla dorosłych w Kamiennej Górze. Dziękujemy bardzo naszym słuchaczom. Po ślubowaniu nadszedł czas na rozdanie indeksów. Justyna Leśna. Justyna Pietrza. Iwona Trębacz. Ewelina Daszyńska.
jarmi. I umyjesz wam tę ręce. Dobrze. No ja to się zarobię w tym domu, ja nie wiem. Chodźcie, już powiewam, już coś jeźdźmi. Jak ja cię kocham. To już mam. Mamy 86 słuchaczy, mamy 3 kierunki, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny i technik masażysta. Planujemy, jak pani prezes mówiła, od przyszłego semestru otworzyć nowe kierunki. Przygotowujemy, wszystkie procedury zostały wdrożone, także liczymy na zaufanie młodzieży w Kamiennej Górze i nie tylko młodzieży i czekamy na nowych słuchaczy. Proszę przypomnieć jeszcze, jakie kierunki? Mają przyjść pani prezes, technik farmacji będzie, usługi kosmetyczne i ratownictwo medyczne, ale o tym będziemy na poziomie licencjackim, o tym będziemy mówili jeszcze później, państwo na pewno będą poinformowani. Nie, jest teraz, mamy akurat kierunek bezpłatny, uczniowie nasi uczą się bezpłatnie, natomiast inne kierunki, które będą otwarte, będą już kierunkami płatnymi. A jak długo trwa? Jeśli chodzi o technika masażystę, są to 4 semestry, 2 lata, natomiast opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej są to kierunki roczne, dwusemestralne. Bo ja mam siłę przekonywania, panie redaktorze. Pan redaktor dokładnie wie, że jeżeli się chce, to można. Tak jak powiedziałam na wstępie tej uroczystości, jeździłam do szkoły pani jako uczeń, bo ukończyłam tam kurs kwalifikacyjny, 3 kursy kwalifikacyjne. Zarządzanie w oświacie, terapeutę zajęciowego oraz wychowanie do życia w rodzinie. Z całego powiatu kamiennogórskiego przyjeżdżają i z Lubawki, z Chełmska Śląskiego, z całego powiatu. Spoza powiatu również. Ludzie pracujący, a także jest mnóstwo absolwentów naszego technikum i hotelarskiego i innych kierunków. Dlatego cieszymy się, że pani dyrektor udostępniła nam tutaj tą placówkę, pomieszczenia. Mamy swoje, jest sekretariat, mamy całe zaplecze, wyposażoną mamy salę do nauki praktycznej. Także zapraszamy nowych słuchaczy na nowe kierunki. Mam na imię Maria Sara Szczecina. Z zawodu jestem pielęgniarką od prawie 30 lat. Co skłoniło panią do tego, żeby skorzystać z tych studiów? Nie ukrywam, że zawsze mnie interesował masaż. W ogóle oprócz zabiegów typowo higienicznych, pielęgniarskich, interesował mnie masaż. Niestety no nie zawsze była taka możliwość, żeby podjąć naukę. Kiedy pojawiła się taka po prostu możliwość, spróbowałam swoich sił. Jak na razie z dość dobrym efektem udaje mi się po prostu posiadać wiedzę i dalej uczyć. Pani kierunek ile lat będzie trwał nauka? Medyczne studium zawodowe, technik masażysta będzie trwał 2 lata. To są 4 semestry. W międzyczasie jest praktyka, mamy zajęcia praktyczne, mamy bardzo fajnych wykładowców, ludzi, którzy na co dzień pracują w fizykoterapii, więc mają doświadczenie zawodowe, mają wiedzę medyczną ze względu na to, że mają ukończone studia, więc przekazują nam najnowszą informację. Mamy też dostęp do aktualnie nowych wydań książkowych, więc mamy możliwość naprawdę cały czas. Oczywiście do tego jeszcze jest internet, są jeszcze inne możliwości, więc jeśli ktoś jest zainteresowany jest nauką, może cały czas praktycznie pogłębiać swoją wiedzę. Do takich ludzi właśnie należy ja.